Pani Ireno, zaczynała Pani w latach 90. w bardzo męskiej wówczas branży, ponieważ prowadzi Pani firmę, która jest agencją ochrony mienia. No, musi Pani przyznać, że dość nietypowa branża jak na kobietę, zwłaszcza w latach 90. Jak to było na początku? Skąd ten pomysł? No i czy było Pani łatwo? Tak, w latach 90. zatrudniłam się do agencji ochrony. Ale były to czasy, gdzie nie było zbytnio sprecyzowanych przepisów. I prowadzenie, byłam w ogóle jedną z nielicznych kobiet, która w tamtym okresie prowadziła taką branżę i taką działalność. Gdy nastąpiły przemiany ustrojowe i społeczne, zaczęłam sobie szukać miejsca pracy sama dla siebie. I gdy weszły przepisy regulujące już branżę ochrony i nadające kwalifikacje dla prowadzących, w ten czas zdecydowałam, że założę własną. I było Pani łatwiej przy własnej działalności niż przy nie, pracy? Nie było łatwo, bo w ogóle dla kobiet mało odważnych, to nie było aż tak prędko załatwić wszystkie formalności, ale żeby zdobyć kwalifikacje, które nanosiła ustawa, musiałam skończyć określone kursy czy szkolenia. Jednak zdecydowałam się iść do prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, ukończyć ochronę mienia. I udało się. Udało się. Zdałam dyplom, zaliczyłam licencje państwowe i... I tak się zaczęło. I tak się zaczęło. Dosłownie 9 maja, dzień zwycięstwa, zarejestrowałam swoją własną firmę już jako... Fantastyczny termin na start. Pani Agencja Ochrony nazywa się Feniks. Skąd ta nazwa? Nazwa wzięła się z tego, że po drodze napotykałam tyle trudności i tyle wzlotów i upadków miałam, że za każdym razem odradzałam się jak gdyby Feniks z popiołu i dlatego nazwa nadałam. Nadała Pani taką nazwę. No myślę, że nie można było wymyślić lepszej, bo męska branża, trudna branża, ciężka i delikatna, drobna kobieta wśród mężczyzn pełniących tę samą profesję. Jak się Pani pracowało na początku, zanim firma się rozkręciła, zanim osiągnęła ten status, który ma obecnie? Praca dla kobiety w tak męskiej branży na pewno nie była łatwa. Trzeba było wykazać czymś, co dawałoby mi jakiś statut, że wiem, co robię, mam pojęcie, znam przepisy i w taki sposób po prostu... Jest Pani tak samo kompetentna jak mężczyźni w tej branży. W tej branży no, trzeba być bardziej przebojowym niż... Ale i ta branża wymaga ciągłego szkolenia, doskonalenia się, więc trzeba było postawić na wyższy poziom niż przeciętny, tak, żeby mnie postrzegano, że jestem właśnie kompetentna w sprawach. I tak się stało, bo wiele osób, później zleceniodawców ze mną chciało współpracować. Najlepszym chyba dowodem na to, że tak się stało, jest to, że agencja istnieje do dzisiaj i ma się bardzo dobrze. A Pani zajmuje się w tym momencie nie tylko ochroną mienia, nie tylko tą męską branżą, ale również branżą typowo kobiecą, bo jest takie niezwykłe miejsce jak Instytut Zdrowia i Urody Feniks, o takiej samej nazwie jak Pani agencja, który służy kobietom. I Pani również tutaj przejęła nadzorowanie i pieczę nad tym miejscem. Firma zaczynała nabierać rozpędu.
i rozszerzać się. Do współpracy dołączyły się moje dzieci, syn Maciej i córka Monika. Z racji wykształcenia córka mogła zająć się po prostu tym, co lubiła i takie coś chciałam stworzyć. I połączyliśmy ochronę mienia z ochroną zdrowia i urody. Fantastyczny pomysł na fantastyczna geneza firmy. Instytut dba o kobiety, chroni tak, ich. Tak, tym bardziej, że moja córka była szykowną kobietą. Otwierając Instytut Zdrowia i Urody Feniks w Warszawie, postawiliśmy wszystko też na wyższą półkę, żeby po prostu pokazać, że mamy wiedzę, mamy potencjał i chcemy dbać o tą urodę dla pań. Instytut jest miejscem niezwykłym, bo tak jak pani wspomniała, dba nie tylko o urodę kobiet, które do niego przychodzą, ale również o zdrowie. Bardzo duży nacisk kładą państwo na to, żeby kobiety dbały o zdrowie, żeby stosowały profilaktykę i żeby wracały do tego zdrowia. I tutaj ta ideologia jest ściśle związana z historią tak naprawdę tego miejsca i z historią pani córki Moniki. Tak, moja córka, prowadząc Instytut Zdrowia i Urody Feniks, zachorowała i poważnie zachorowała. I w trakcie choroby, w trakcie brania chemioterapii, cały czas nadzorowała i współpracowała z licznymi organizacjami. Jej oczkiem było profilaktyka, bo najważniejsze, co może być najważniejsze dla kobiety, jej zdrowie. No niestety od kilku miesięcy moja córka nie żyje, ale w spadku zostawiła mi optymizm i swoją energię. I ja po prostu chcę kontynuować jej rozpoczęte dzieło, nad którym ona tak pracowała. W tej chwili w naszym instytucie organizujemy różne spotkania. Na przykład bardzo popularne jest Piersi w Spa, gdzie nasze panie kosmetolożki zwracają uwagę na profilaktykę, przede wszystkim profilaktykę. Przede wszystkim profilaktyka i na to panie zwracają uwagę. No jest to smutna, ale jednocześnie bardzo inspirująca historia, bo tak jak pani wspominała, pani córka Monika do ostatnich chwili, do ostatnich sił rzeczywiście pracowała po to, żeby inne kobiety miały lepiej, żeby... Tak, dać im nadzieję, że do końca trzeba walczyć o swoje zdrowie i nie rezygnować. Moja córka do ostatnich dni nie rezygnowała z walki o życie, o samopoczucie, o lepszy byt dla siebie, dla rodziny swojej, ale no... Tak się stało, jak się stało. Po prostu pozostało mi tylko kontynuować jej rozpoczęte dzieło. Pani Ireno, co by pani powiedziała wszystkim kobietom? Nie jako kobieta przedsiębiorcza, nie jako właścicielka Instytutu Zdrowia i Urody, tylko właśnie kobietom, które pracują, które są zaganiane, które często odsuwają i odkładają to dbanie o własne zdrowie na potem, gdzieś tam na bok, bo są inne ważniejsze obowiązki. Może ja powiem tak, że przez lata, które prowadziłam działalność, ja pracowałam na markę firmy. A marka jest związana ściśle z wizerunkiem i zawsze dążyłam do tego, żeby kto powie Feniks, żeby był kojarzony z Ireną Przyborowską, bo przez te lata nauczyło mnie to, że zdobywanie sukces to nie jest przypadek. To jest ciężka naprawdę praca, to jest dużo wyrzeczeń, dużo samozaparcia, kształcenia się i to się składa na ten sukces, ale najważniejsze, że trzeba do tego włożyć serce.
Pani Ireno, jeszcze ostatnie pytanie dotyczące Instytutu, bo Pani podkreśla, że w tym momencie dużo, dużo sił wkłada w jego rozwój, w jego prowadzenie. Co jeszcze, poza tym, co już Pani wymieniła, co jeszcze Państwo oferują, z czego kobiety, Panie mogą skorzystać, odwiedzając Instytut Zdrowia i Urody Feniks w Warszawie? Do każdej klientki podchodzimy jak gdyby oddzielnie, bo ona wymaga, nie ma ludzi wszystkich jednakowych. Też szkolimy swój personel. Ja zakupuję coraz to nowszej generacji urządzenia, ale najważniejsze jest to, żeby pani, która przyjdzie do nas, żeby zrelaksowana wyszła. Pani Ireno, to jeszcze takie pytanie półosobiste. Pani jako kobieta sukcesu, można tak powiedzieć, ciężka branża, trudne początki, a jednak wszystko się udało pomimo przeciwności losu. Jaki ma Pani przepis na tę równowagę w życiu, na to, żeby godzić ten biznes, sukces, życie rodzinne i żeby się w tym wszystkim nie pogubić? No ja już jestem w takim wieku, że rodzina moja już jest usamodzielniona, więc mogłam poświęcić pracę do rozwoju biznesu. Nie czerpię się tego, jak ja to mówię, wielkimi łyżkami, tylko wolnymi krokami dochodzi się do określonego celu. A moim celem było zapewnienie bytu dla rodziny i po prostu takie wsparcie, jak dostawałam od swojej rodziny, to mnie pchało do tego sukcesu, że trzeba. A ostatnie przykre dla mnie życiowe doświadczenie po prostu jeszcze bardziej mnie zmotywowało. Tej energii i wytrwałości naprawdę można Pani pozazdrościć i życzyć wszystkim czytelniczkom i widzom, którzy nas oglądają. Dziękuję bardzo Pani Ireno za tę rozmowę. Ja również dziękuję.